Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie jest jedną z czołowych instytucji kultury w województwie. Został założony w roku 1925 przez Niemców jako Treudank, dar dla miejscowej ludności za wygrany plebiscyt. Do 1945 roku sztuki grano w języku niemieckim. Dobre warunki akustyczne umożliwiały wystawianie oper i operetek, które cieszyły się największym powodzeniem publiczności. W 1945 roku zainaugurowano działalność polskiej sceny. W warunkach iście spartańskich, w budynku zdewastowanym, pozbawionym ogrzewania, bieżącej wody, szyb i zaplecza teatralnego, ze sceny po raz pierwszy padło polskie słowo. W 2006 roku Olsztyński Teatr uzyskał jako pierwsza i jak dotąd jedyna placówka w regionie status Narodowej Instytucji Kultury. Dziś Teatr Jaracza realizuje swój program artystyczny na czterech scenach. Dużej, kameralnej, margines i scenie u Sawruka. Każda z nich posiada odrębny charakter. Łącznie stanowią szeroki wachlarz propozycji artystycznych, skierowany do różnych grup publiczności, dla której pozostaje jedynym teatrem dramatycznym w regionie. Od momentu powstania, przez ponad 80 lat, poza drobnymi pracami naprawczymi, budynek nie był poddawany remontom. Odpadający tynk, zagrzybione pomieszczenia, przeciekające stropy. W takiej kondycji znajdował się budynek Teatru Jaracza. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej i wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęły się prace mające na celu przywrócenie zabytkowi dawnego blasku. Początkowo zakończenie rewitalizacji planowano na rok 2012. Jednak już po rozpoczęciu remontu okazało się, że budynek jest w znacznie gorszym stanie niż przewidywano. Dodatkowo odkryto oryginalną kolorystykę wnętrza budynku. Intensywne kolory, bordo, fiolet i zieleń, podkreślają pierwotny rewiowo-operetkowy charakter teatru. Nierzadko odkrycia zaskakiwały samą ekipę konserwatorską. Na jednej ze ścian w malarni znaleziono stare malowidła. Kolejną niespodzianką była odkryta w podziemiach zabytkowa wentylacja. Na ścianach foyer dużej sceny odnaleziono płótna pełniące niegdyś funkcję tapety. Dbałość o zachowanie każdego, nawet drobnego elementu dawnego wystroju musiała wpłynąć na wydłużenie czasu remontu. Kończąca się rewitalizacja zakłada zmianę oblicza teatru. Wpłynął na to remont elewacji budynku, schodów wejściowych i ogrodzenia. Remont dużej sceny i widowni, co wpłynie na komfort oglądania spektakli z wykorzystaniem zapadni i orkiestronu. Odrestaurowanie foyer teatru. Modernizacja sceny kameralnej, budowa komina scenicznego i obustronnych kulis, co umożliwi wykorzystanie bardziej rozbudowanych scenografii. Budowa łącznika między budynkiem głównym teatru a budynkiem studium aktorskiego. Budowa sceny margines z mobilną widownią oraz niezależną od pozostałych scen lokalizacją, co umożliwi jednoczesne wystawianie spektakli na różnych scenach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań akustycznych i oświetleniowych oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki rewitalizacji Teatr Jaracza nie tylko odzyska swój dawny blask i architektoniczne piękno, ale stanie się również teatrem na miarę XXI wieku, wizytówką regionu i chlubą mieszkańców Warmii i Mazur.
Modernizacja budynku oraz rozwiązania infrastrukturalne zmienią olsztyński teatr w jedną z najnowocześniejszych przestrzeni teatralnych w kraju. To pozwoli na poszerzenie działalności repertuarowej, o współpracę międzynarodową oraz realizację spektakli z udziałem gwiazd. Przede wszystkim jednak teatr stanie się nowoczesnym centrum wymiany myśli, atrakcyjnym i komfortowym miejscem obcowania ze sztuką. Prezentację efektów rewitalizacji zaplanowano na jesień bieżącego roku.